Cześć, to KBS. Witam was na moim kanale. W tym odcinku pokażę wam recenzję na magazynu z Lego Nintendo. Jest to numer z Jayem. Z Jayem z serii Evo, czy albo Core inaczej. I mamy też tutaj nową kartę. Legendarny Samukai. Także to otwieramy. Okej, zanim zaczniemy, to jeszcze te prezenty na bok. I chciałam jeszcze powiedzieć, co będzie dalej z recenzjami. Ponieważ jak wiecie, miała się pojawić recenzja tego od Złotowca Zeina. Ją wrzucę prawdopodobnie jutro. Będę ją właśnie zaraz nagrywać troszeczkę, więc ją zwlekałem, ale jeszcze tam musiałem pozaliczać ten jeden przedmiot i... No już są wystawione ceny, także już mogę teraz wam nagrywać. Okej. Tutaj mamy okładkę. Nowy numer magazynu LEGO Avengers. I mamy tutaj spis treści. Mamy tutaj Jaya, znaczy wszystko o Jayu, o tym oraz jak go też trochę złożyć, taka trochę instrukcja, tak. Tutaj mamy jakieś zadania, o zobaczcie, tutaj jest Nia. Zadania jeszcze w tematyce 15 sezonu. To tutaj mamy Pixel. No i mamy komiks. Złe wody, tutaj zobaczcie, tak trochę tutaj dziwnie, ponieważ tutaj mamy bohaterów myjących się. Mamy tutaj ten komiks, to jest dalej, co się dzieje po sezonie 15. Mamy tutaj tą naszą pannę występną. No i zobaczcie, jaki tutaj jest super plakat. Tutaj są, Call. I teraz tak, tutaj są wszystkie prawie wszystkie sceny z tego 15 sezonu. Tutaj jest oczywiście ciąg dalszy. Tutaj są właśnie z tego każdego odcinka. Tutaj zobaczcie odejście Nii. Także no, bardzo fajny plakat. Jest idealny właśnie na zakończenie tego magazynu z tego sezonu, ponieważ już potem będzie jeszcze tylko następne, a później już będzie z sezonu 16, czyli Krystalizat. Okej. Mamy tutaj ten komiks, tutaj jest koniec tego komiksu. Mamy tutaj wszystko o Lloydzie. Także tutaj mamy, już to jest końcówka, jeszcze tylko w następnym magazynie będzie Nia i ewentualnie jeszcze może zrobią Mistrza Wu. Tutaj mamy ranking Łotrów z tego sezonu, albo tutaj jest tak jakby złączony. No, z 14 i 15 sezonu, czyli mamy Wódz Matus oraz Książę Kalmar oraz Strażnicy Polerik, tak? Glutinus i Gripe oraz Strażnicy Marai. Tutaj możemy potem je ocenić. Siłę, nikczemność i rozum. Tutaj mamy jeszcze jakieś zadanie. No i jeszcze tutaj mamy, że mamy zamów prenumeraturę. Prenumeraturę, tak. Dobrze czytałem. Kolejna przygoda rozpocznie się 12 lipca. I w magazynie będzie Call z Evo. Oraz specjalna limitowana karta z kolekcji LEGO Ninjago Trading Card Game. I to właśnie będzie karta Nia jako smok wodny. Tak. No i tutaj mamy ten. Tak, który słaby jak dla mnie, ponieważ ja już mam tego Calla. Ale niech będzie. Okej. Tu jeszcze mamy tylko magazyn LEGO City. No a teraz przechodzimy do fenomenalnej figurki. Okej, to może zacznijmy od tej karty. Tak się ona tutaj prezentuje. Tutaj mamy Jaya właśnie z tego Evo. I zobaczcie na te piękne niebiesko-żółte barwy. Bardzo to właśnie się komponuje i to jest bardzo ładne. Dodatkowo mamy tu jeszcze taką broń. No i teraz mogę tutaj dać Jaya i teraz mam wszystkich ninja z Evo. Okej, no to co? To by już było wszystko. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Ten magazyn jest naprawdę bardzo fajny, bardzo mi się podoba prezent i mogę dać temu magazynowi 10 na 10. Okej, to co? To by już było wszystko. No i pa! Zobaczcie, teraz tak ten komiks tutaj sobie tak przeglądam i patrzcie. Mamy tutaj ten koniec i zobaczcie. Mamy tutaj tego pająka z 16 sezonu. W tej scenie również jest. I uwaga, w tym rysunku. I na tym jest również.